Witam Was serdecznie w takim pierwszym kanale, który będzie opowiadał o tworzeniu stron internetowych. Jest to kanał przeznaczony tylko i wyłącznie dla laików, czyli wszystko od podstaw. Od 2007 roku jestem właścicielem małego portalu informacyjnego, jednego z miasteczek w Polsce. Serwis ten założyłem z myślą o dzieleniu się informacjami, zdjęciami, filmami powiązanymi z miejscowością, w której mieszkam. W czasach, gdy byłem jeszcze mega laikiem w sprawach dziedziny IT, uczyłem się właśnie na tym portalu tworzyć strony internetowe, zaczynając od HTML-u, aż po wgrywanie zaawansowanych CMS-ów. Na dzień dzisiejszy swoje dzieło uważam za średnio profesjonalne, ale na pewno nie jest to jakaś podstawowa strona HTML. Zaczynając swoją przygodę z tworzeniem stron internetowych, rozpocząłem oczywiście od Google, czyli wpisywałem frazy, jak założyć własną stronę www. Na dzień dzisiejszy tych informacji jest znacznie więcej niż w roku 2007. Jak widzimy, są filmiki na YouTube, są jakieś odpowiedzi na zapytajonet, a nawet jest strona poświęcona jak założyć własny portal internetowy z poradnikiem dla początkujących. Poznawałem poszczególne frazy, czyli DNS, PHP, hosting, serwer, domena. Starałem się poukładać to, posegregować w jedną całość. Dlatego też w pierwszym punkcie moich poszukiwań znalazł się hosting i domena. Pierwszym z serwisów, z których korzystałem, było Yoyo, ponieważ szukałem czegoś taniego. Yoyo było nawet darmowe, dlatego też postanowiłem wykorzystać go do moich celów. Jednakże po bardzo szybkim czasie okazało się, że nie spełnia on moich potrzeb. Dlatego też postanowiłem jednak za hosting zapłacić. Bez przypadek trafiła mi się firma Advanced.net. Jak się okazało, jest to firma pana Adama Milczarka. Nie jest to jakaś firma komercyjna, współpracuję z nią do dnia dzisiejszego. Dlaczego bardzo mi się spodobała? Spodobał mi się kontakt. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o kontakt, można zadzwonić, można napisać maila, także można napisać na gadu-gadu czy na Skype'ie. Jeżeli chodzi o gadu-gadu, preferuję ten kontakt, dlatego też często z niego korzystam. Jeszcze nigdy się nie zawiodłem, ponieważ zawsze jest jakaś odezwa i odpowiedź ze strony pana Adama. Wybierając się na zakupy na tej stronie, zauważyłem, że można wraz z hostingiem zakupić również domenę, co ułatwiało mi bardzo sprawę. Dlatego też postanowiłem kupić najtańszy hosting ADV Small 1 wraz z domeną. Jeżeli chodzi o rejestrację hostingów i domen, jest ona bardzo intuicyjna i bardzo prosta. Opiszę ją w następnym filmie.